Bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, witam przede wszystkim sprawiedliwych wśród narodów świata, naszych przyjaciół, z którymi na co dzień jesteśmy bardzo blisko. Brawa dla nich. Panie wicemarszałku Senatu, pani sekretarz stanu, przedstawiciel prezydenta miasta Warszawy, posłowie, posłanki, goście z zagranicznej delegacji i przedstawiciele mediów. To wzruszająca i niezwykle podniosła chwila, kiedy jesteśmy wszyscy tutaj, na Placu Grzybowskim, gdzie przed wojną tętniło polskie życie żydowskie. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak przysłowiowy Mojsze i Szmur stali tu niedaleko na rogu ulicy Grzybowskiej i rozmawiali o pogodzie. Rywka i Ester kupowały w sklepiku kolonialnym przyprawy i mydło, takie typowe mydło i powidło. W piątek po południu tłumy ciągnęły do synagogi nożyków, a na Placu Grzybowskim stały wozy konne. Janek i Staszek przyjeżdżali z okolic Warszawy, aby kupić w żydowskim sklepie narzędzia rolnicze na przykład. W 1939 roku wybuchła wojna. Przyszły czasy mroku i zbrodni, która zabrała ponad 6 milionów naszych braci i sióstr z całej Europy, a ponad 3 miliony tylko z Polski. W listopadzie 1940 roku Plac Grzybowski znalazł się w obrębie warszawskiego getta. Mur oddzielający jego teren od strony aryjskiej wzniesiono przy wylocie ulicy Granicznej. Plac Grzybowski był świadkiem śmierci, żałoby, cierpienia i mroku. Synagoga Nożyków jako jedyna przetrwała wojnę. Budynki otwierające ulicę Twardą, wielka kamienica przy Placu Grzybowskim oraz dwa małe domy przy Twardej przestały istnieć już we wrześniu 1939 roku. Wraz z nimi już w pierwszych miesiącach II wojny światowej zniknął przedwojenny Plac Grzybowski, a wraz z nim fragment wielobarwnej kultury warszawskich Żydów. Dość powszechna opinia głosi, że po II wojnie światowej życie żydowskie w Polsce nie odrodziło się. Oczywiście, zginęło tak wielu ludzi. Ale już zaraz po wojnie, po 1945 roku, działały komitety żydowskie. Z nich w 1950 roku powstało Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, które było i jest do dzisiaj największą świecką organizacją ludności żydowskiej. Tak naprawdę największą organizacją żydowską, tyle że charakter mamy świecki. Jesteśmy pokoleniem tych, których rodzice zdecydowali się zostać w Polsce. Żyć i budować żydowskie życie w Polsce na tyle, na ile to możliwe. Dzięki TSKZ utrzymana została sieć szkół żydowskich, gdzie obok ogólnych przedmiotów nauczono języka jidysz oraz historii Żydów. Przy TSKZ działały instytucje artystyczne, kulturalne i społeczne, a przede wszystkim młodzieżowe. TSKZ miało ogromny wpływ na kształtowanie się świadomości narodowej polskich Żydów przez kilka powojennych dziesięcioleci. Jesteśmy organizacją, która przechowała język jidysz, wbrew stwierdzeniom, że jest on martwy. Jidysz lebt. Nie było łatwo. Nasza tożsamość, zarówno polska, jak i żydowska, okazała się silna na tyle, by przetrwać zgliszcza wojny. Obecnie TSKZ posiada 15 oddziałów w całej Polsce i setki żydowskich członków, którzy są żywym świadectwem żydowskiego życia w Polsce. Część z nich jest tutaj z nami dzisiaj. Są to przedstawiciele różnych miast i różnych części Polski. Dzisiaj, 71 lat po wojnie, jesteśmy tutaj na Placu Grzybowskim w Warszawie, w miejscu, które tysiące Żydów z całego świata odwiedza, aby zobaczyć fragment przedwojennej żydowskiej Warszawy. Po 71 latach od wojny jesteśmy wciąż także my, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. Jesteśmy żywym świadectwem tego, że życie żydowskie w Polsce przetrwało. Kilka lat temu podjęliśmy decyzję, że nasza warszawska siedziba przy Placu Grzybowskim musi odrodzić się na nowo. Podjęliśmy decyzję, że potrzebujemy nowego budynku,
który będzie tętnić żydowskim życiem, umożliwiając aktywność i pracę dla setek członków, wolontariuszy oraz gości z całego świata. Podjęliśmy decyzję, że sercem naszej organizacji będzie nowa siedziba, która pozwoli kontynuować i w pewnym sensie odrodzi jeszcze raz życie żydowskie i będzie miejscem spotkań, dyskusji, edukacji i pamięci. Właśnie tutaj, przy Placu Grzybowskim w Warszawie. Nasza nowa siedziba nie może istnieć bez uhonorowania największych polskich bohaterów, czyli sprawiedliwych wśród narodów świata. W czasach wojny to właśnie ci ludzie byli światłem w ciemności i nadzieją na zwycięstwo dobra. Sprawiedliwi wśród narodów świata to ludzie, którzy mieli odwagę stanąć w obronie człowieczeństwa, ryzykując własnym życiem i życiem swoich najbliższych, dali schronienie tysiącom żydowskich sąsiadów. Ludziom, których często nawet nie znali. W nowej siedzibie, przy Placu Grzybowskim, w sercu żydowskiej Warszawy jest miejsce dla sprawiedliwych, bo sprawiedliwi są w naszych sercach. Właśnie tutaj, na Placu Grzybowskim, powstanie Centrum Edukacji o ich heroicznych czynach. Miejsce pamięci, które przetrwa lata i będzie służyć co najmniej kilku pokoleniom. Czuję się dumny i wzruszony, że możemy pomóc sprawiedliwym wśród narodów świata. Jest to tylko mała cząstka, którą możemy odwdzięczyć się za coś, co jest bezcenne, czyli ratowanie Żydów w czasie wojny. Nowa siedziba TSKZ przy Placu Grzybowskim zostanie zbudowana z naszej inicjatywy przez firmę Bielanko, która jest naszym partnerem i sprzymierzeńcem w realizacji naszego marzenia. Bardzo dziękuję, Bielanko, że jesteście z nami. Wierzycie tak samo jak my w odrodzenie się żydowskiego życia w Polsce i dzięki waszemu doświadczeniu i sprawczości już niedługo, mam nadzieję, będziemy cieszyć się nową siedzibą, a sprawiedliwi wśród narodów świata będą mieć pierwsze centrum edukacyjne poświęcone ich pamięci. Proszę państwa, budynek przy Placu Grzybowskim, ten, obok którego jesteśmy tutaj, ten nasz budynek, powstał bez jednej złotówki państwa polskiego czy miasta Warszawy. I ten, który ma powstać, powstanie również dzięki żydowskim pieniądzom, czyli naszym. I żadna złotówka ze strony państwa czy miasta nie musi uczestniczyć w tym. To ku pamięci tych, którzy zawsze zawiszczą Żydom czegokolwiek. Dziękuję wszystkim, którzy mają takie marzenia jak my i nie boją się zrobić wszystkiego, aby je spełnić. Dziękuję sprawiedliwym wśród narodów świata, że jesteście tutaj z nami i w tej właśnie historycznej chwili. Dzisiaj i na zawsze jesteście w naszych sercach i pamięci. Dziękuję.